Who knows what foul entities linger here? And on Briar, there are still heretics to purge. Ready your weapon. Witajcie, siemanko, Dagnes, z tej strony, witam was w kolejnym, chciałem powiedzieć, w grze spod znaku Warhammera, dokładnie Warhammer 40 000 Boltgun. W moim kanale jest to odcinek pokazowy, poglądowy, żeby pokazać wam, co sądzę o tej grze, w ogóle pierwsze, jest to moje pierwsze zainstalowanie, pierwsze uruchomienie. Generalnie kilka słów o samej grze, gdzieś tu miałem ściągę na drugim monitorze. Kilka słów o samej grze, co mogę powiedzieć. Pokrótce, jest to Boltgun w sumie, korzystać z niesamowitego arsenału kosmicznych Marines, aby przebić się przez eksplozję pikseli i krwi w doskonałej mieszance Warhammera 40 000 szalonej rozgrywce i stylowej grafiki retro z lat 90. Dokładnie tak, jest to osadzone w klimacie retro strzelanek z lat 90., tak jak już było powiedziane. W klimacie Retro Duma, w klimacie Fresh Blood, jeśli się nie mylę, tak ta gra się nazywała, Fresh Blood Supply i ten podobne. Ja nie jestem fanem takich gier. Klasycznego Duma, właśnie w takim pikselozie, no to jest miodne. Że wcielamy się w zabronionego w bojach kosmicznego Marinesa. Dokładnie Marinesa. De facto o niewiadomym imieniu i pochodzeniu, który wyruszył na niebezpieczną misję z galaktykę, by walczyć z kosmicznymi Marines. Demonami chaosu. Czemu walczyć z Marinesami? Jak sam jest Marinem? To jest dobre pytanie, na które być może gra przyniesie nam odpowiedź. Jednocześnie w chwalebnym stylu wybuchowej strzelanki możemy skorzystać z niesamowitego arsenału kosmicznych Marin, przebijając się przez eksplozję sprite'ów, pikseli i krwi. Biegaj! Wiadomo, dalej możemy biegać, skakać, szarżować. Możemy wziąć udział w wyjątkowych potyczkach z satysfakcjonującą rozgrywką, z użyciem broni i tak dalej. A zresztą tu będziemy pijaprzyć, wbijamy. Teraz dobre pytanie, na jakim poziomie trudności. A wiecie co, wydaje mi się, że na Exterminusie będzie śmieszne. Polecimy na najwyższym. Może nigdy w takiej gry nie grałem na najwyższym poziomie trudności. Ale lecimy. Dokładnie. To assist my investigations into a world that has already felt that fell infamous. Briar has been under the close watch of the Inquisition since the Grim Scarabre. The Forge world remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. Podobno sprawę myśleć, że to się dobrze nagrywa, z tego co widzę to tak. Zadok będę miała swoją premierę. Gramy na 5. O kurde, ej, to jest świeży tytuł, to jest gra z tego... Wczoraj. Nagrywam, mamy 6, nie pół godziny po północy, jak jest 6 marca. Gra miała premierę 5 marca, więc dosłownie wczoraj od momentu, jak ja to nagrywam. Więc świeżutka gierka na kanale się pojawia. Tylko chyba wspomniałem o nostalgicznej. I tylko nie wiem teraz pytanie właśnie, czy... Albo dobra, zaraz do tego przejdę. In Commodus here is one of the few sanctified and preserved from the purging of Drogon's heretical archives. Together, you will search sites where communication has become sporadic. Should you encounter any opposition, you may assume they have been tainted by the ruinous powers. Suffer not the heretic to live. While I continue my investigations aboard the Crown, you will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago. Okay. You should assume the situation to be extremely hostile. Beware. We do not know how far the taint of the arch enemy spreads.
Powiem wam i wydaje mi się to bardziej ciekawsze od Warhammera, który miał swoją premierę jakiś czas temu. Był to Warhammer Darktide, którego też miałem przyjemność sobie zagrać, ale jakoś za bardzo mnie nie wciągnął w siebie. Darktide miał premierę 4 października zeszłego roku, więc też w sumie tak dosyć niedawno. Generalnie Boltguna ogrywam za pośrednictwem usługi... O, mamy uderzenie z łapy pod prawym, fajnie. Za pomocą usługi Xbox Game Pass Ultimate, więc to też bardzo miły gest, że pojawiła się gra w momencie premiery. Czasem co? Ach, piękna jest ta grafika, naprawdę. Coś czego mi brakowało. Ostatni raz tą grafikę widziałem i czułem tą przyjemność z rozgrywania takich gier. Jak zanurzyłem się lekko w świat... Możemy to zniszczyć oczywiście, że tak. Jak zanurzyłem się lekko w świat gry pod tytułem... Że jak ta gra się nazywała? O ja pierdolę. Ta gra się nazywała... Chasm Drift. I też była właśnie takim staroszkolnym tytułem. Niestety nie nagrałem go, bo grałem tylko w wersję testową. Zanim gra otrzymała premierę. Potem w ogóle jakoś oni... Wymagana podróż w pionie Scotch SpaceX'a. Okej, poradnik, po prostu samoutek. Zapomniałem o tej grze, jak dostała swoją premierę. No i tak mi się zdarzyło, że już nie zagrałem. Ale prawdopodobnie podejrzewam, że po tym Warhammerze to się zmieni. Dajcie mi znać też w komentarzu. Komentarzami pod tym filmikiem, pod tym odcinkiem. Chcielibyście kontynuację tej gry? Jeśli tak, no to oczywiście na Exterminusie będziemy to dalej rozgrywać. Jeszcze jedna kwestia. Zachęcam do zostawienia łapki w dół. Znaczy łapki w górę bądź w dół. Znaczy jak materiał wam się spodoba. Do zostawienia komentarza. Czy chcecie to kontynuować czy nie, bo to jednak zmotywuje mnie do tego, żeby dalej to nagrywać. Jak również subskrypcji na kanale, ponieważ jest to darmowe i was to nic nie kosztuje. A mi pomaga określić to, czy chcecie, żebym dalej robił swoją twórczość tak jak ją robię. Czy jednak coś musiał jeszcze pozmieniać. Tymczasem zagłębmy się w ten chaos cały. Generalnie ze światem Warhammera nie zawsze było mi po drodze. Sami go olewałem, nie zawsze go śledziłem, aczkolwiek niektóre wątki znam. Dzieci włącz urządzenie naciskając... A, okej. Okay. Niektóre wątki znam, niektóre formacje i światy rozumiem. Grałem też dużo w strategię swego czasu Warhammera 40 000 Dawn of War. I myślę, czy sobie do tej strategii nie wrócić, nawet jak nie na głównym kanale, tutaj gdzie będę ogrywał właśnie tego typu shootery i tym podobne rzeczy. Ale na drugim kanale, który poświęcę do, myślę raczej gier właśnie pokroju strategii. A mam parę tytułów, które z chęcią bym chciał zagrać. Ale myślałem, żeby nie robić ich na głównym kanale, aha. Jak gwałtownej szarży. Okej. Ale mamy tylko ten mieczek pod prawą, którą wszystkim myszę. Na razie nie mam żadnej innej broni. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. To jednak ciekawie by było też postrzelać sobie trochę z tytułowego boltguna, do którego mamy dostęp. Tu będziemy użyć klucza, tak jak w starych grach tego typu. Tak jak mówię. Oh yeah, jest boltgun. Jest i amunicja do niego. Zajebiście. Co, i mam tam zeskoczyć, czy jak? O oh yeah, baby. Piękne to jest, miodne. Wraca trochę czasu dzieciństwa, powiem szczerze. A nie ukrywam, że swego czasu za dziecka grałem dużo w takie gry. Nie miałem takiego sprzętu jak rówieśnicy, żeby mogłem sobie pozwolić grać w każdą najnowszą grę, jaka wychodziła w danym momencie na rynku. Więc się grało w te stare szkolne strzelanki. Grali ojcowie. Człowiek poznał te tytuły, ciągnął się w to. I co, i tak naprawdę to zakochał się w tym klimacie. Szkoda, że już takich gier nie robią. Aż do teraz, nie? Aż do premiery
tego Warhammera, ale, albo Chasm Drift, ale mówię, no szkoda, że już nie ma większości takich gier na rynku, które rzeczywiście miały jakiś swój klimat, pozwalały się odstresować, wyżyć ze wszystkiego, mordować hordy wrogów, zrobić masową czystkę. I to by było coś, tego brakuje moim zdaniem na rynku. W zasadzie gdzie mam się teraz udać? Mamy coś takiego jak mapę? Nie mamy. Nie ma tak łatwo. Chyba musimy się wrócić, mi się wydaje. No bo tu coś, no tu jest jakieś przejście, dobra. Zanim drogę wyjścia, wyjść używając A. Jest! Poziom ukończony. Dobra, myślę, że możemy jeszcze jeden polecieć. Jakby nie znaleźliśmy sekretu, szkoda. Górskie baterie. Górska ścieżka prowadzi do strefy habitacji. Znajdują się przy niej baterie obronne, heretyki również. Dotrzyj do strefy hubu, oczyści drogę. Lecimy. Lecimy, nie ma co czekać. Ten powierzchni hubu widoczna, kontynuuj przez baterie obronne, okej. Okay. Jest jakiś sekrecik. Nie wiem, chyba nie ma. Jeśli był, to ktoś już grał i... Chyba wysłowić nie potrafię, jestem po nagrywaniu trzech odcinków z dwóch innych gier. I się wysłowić nie potrafię. Jeżeli ktoś z was już ograł tą gierkę, możecie mi dać znać mniej więcej, gdzie były sekrety. Ja sobie to sprawdzę w swoim czasie, poza odcinkiem. Czy jakby powtórzę sobie te poziomy poza nagrywkami i... Kurwa, jak szczekają. O fuck. Dobra, prawie żeśmy spadli na głupili. My granaty. O dziwo, mam pełną liczbę granatów. Jak się je rzuca? Pod kuch. Oła! Dobra, to było bardzo głupie, co teraz zrobiłem. Nawet się nie spodziewałem tego, że te granaty tak szybko mogą wybuchnąć. To jeszcze centralnie w ryj. Zrobiłem bardzo dużą głupotę. Ale trudno, to właśnie takie gry wybaczały i nie wybaczają takich głupich błędów. Pamiętam doskonale. W wypadku gra wybaczyła ten błąd, bo udało nam się przeżyć. Mimo, że gramy na najtrudniejszym poziomie trudności. Chociaż wbrew pozorom, z tego co pamiętam, właśnie w takich staroszkolnych tytułach, najtrudniejszy poziom trudności nie zawsze oznaczał najtrudniejszy poziom trudności. Właśnie wbrew pozorom, najłatwiejszy poziom trudności oznaczał najtrudniejszy poziom trudności. Tak wiem, masło maślane. Czekajcie, gdzie teraz? Lądowisko, uwaga na lądowanie barki Aorus. Prawdopodobieństwo 0,5%. Tam jakiś zmech w ogóle stoi. Mech. Nie zmech, tylko mech. No dobra, ale to gdzie teraz mam się udać? W sumie tu już byłem. Kierunku, no i co, i tu się wracam na górę. Wait, bo jestem głupi. Myślałem, że on się rusza przez chwilę. Trzeba iść zawsze tam, gdzie są przeciwnicy. Posta. Najprawdopodobniej wy ten odcinek z tej gry będziecie oglądali 6 marca. A w międzyczasie przed tym jeszcze wleci nostalgiczna. Tego samego dnia. A Star Wars będą 7-8 na kanale. Coś takiego. Chyba życie. Amunicja nie ma życia, dobra, jednak cofam. Poziom trudny to jednak poziom kurde trudny. Nie spodziewałem się tego, zobaczcie, w tych właśnie staroszkolnych grach te poziomy trudności trudne były najczęściej proste.
Nie były aż tak przerąbane. Dużo życia też tam z tyłu zostawiliśmy generalnie. Dobra, 49 powinno nam wystarczyć w sam raz. I jak ja to się będę śmiał? Bo jeszcze było życie. Tu są granaty, z których nie korzystam. Wiem, o co chodziło z tymi kosmicznymi Marines w opisie. Kosmiczny Marines chaosu. Generalnie praktycznie mi uśmiercili. Nie ma tu już więcej życia z tego co widzę. Dobra, jolo. Uda się, uda się, uda się, udało się, dobra. Udało się, to najważniejsze. Trzeba pozbierać trochę życia teraz. Bo amunicji jeszcze mamy dosyć sporo. Generalnie niebezpiecznie było przytulić ten strzał od niego na twarz. Mamy pierwszą porażkę. Mamy pierwszą porażkę. Dobra, ostatni zapis. No niestety, porażki też się zdarzają. Porażki też się zdarzają. Trzeba to mieć na uwadze. Kolega po prostu sprytam pokonać. Wiecie, tu na dole nie zostawiam paru granatów. Nie zostawiam. Dobra, trudno. Co mówi? Trzeba staroszkolnie, to trzeba staroszkolnie. I w skrócie uważać, gdzie się strzela i jak się chodzi. Żeby głupio nie zginąć. Mamy amunicję i karabinu plazmowego. Trzeba ich wymanewrować. To był sekret. Ej. Nie ma tu żadnej amunicji? Niczego? Kurde, myślałem, że przy sekrecie będzie coś więcej. Ale dobra, trudno.
Też udało się, ile tam mamy czasu? 20 minut, dobra, nie ma problemu. Dość spora przeciwników, czyli to co się kochało najbardziej w tym grach. Można było siać naprawdę sporo rozwałki. No nie skończyliśmy wszystkich, jeszcze zostali. Jeszcze zostali, dobra, ci wyczyszczeni chyba tu jeszcze są. Oczywiście, że tak. Ile my tu nie mamy, to jest tylko problematyczne. Kolejny sekret tu był. Oj, to był naprawdę dobry sekret. Ładowało nas idealnie. Zwiarem się tą grą. Będę się wybaczyć, że tak mało mówię, ale jestem bardzo skupiony na tej gierce. Podciągnęła mnie mega w siebie. Mamy poziom zdrowia, pancerz pogardy się przyda. Kolejny sekret, czaszka. Duch maszyny. Zacznij rytuał aktywacji, ale gdzie? W jaki sposób? Wspomnienie, wysoki krzyk, ok. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, mam rozpoznać. Rytuał? Przepraszam, to chyba tam dalej będzie. Fajnie tu widać trajektorię pocisku wroga, więc można się w miarę dobrze ukryć przed nim albo spróbować go chociaż ominąć. Akurat w moim wypadku jest, no, widzicie jak ja. Nie będę ukrywał, bo strasznie długi jest ten poziom. No chyba broń mamy jakiś sposób ulepszoną. Więcej obrażeń zadajemy? Coś takiego mi się wydaje dzięki tej zielonej czaszce, tak podnieśliśmy? Tak, Bolt Gun Siłas, więc mamy większy damage. Fair. Były jakieś ruchuchy. Och, cholera, chodź. Dobra, przepraszam was, na chwilę musiałem spauzować. Jestem z powrotem. Telefon odciągnął mnie od rozgrywki. Tam coś jest.
tam jest coś, co ja bym chciał. Ale z jednej strony nie chcę głupio umrzeć. Nie wiem, czy to zdobędziemy. O, dobra, możemy sobie zapisać. Wybaczcie, muszę to sprawdzić. Dobra, udało się doskoczyć i... magazyny. Sztos. No to kurde, zaczynamy zabawę z karetkami. Oj, czemu ja tu nie mogę wejść teraz, halo? Dobra, idziemy dalej. Mnie bark rozbolał od siedzenia. Ale młyn, o Jezu, ale młyn. To jest pierwsza gra, przy której się tak świetnie bawię w ostatnim czasie. Ale skończył nam się już ten fajny magazynek. Niestety nie można mieć wszystkiego, nie? Liczny Marine Halls'u, muszę tylko ich się pozbyć. Doskonale. Nie, doskonale. Właśnie na nas zdążył granat wypluć sukni kot. Widzę kolejnego marine. Zbyt nie będzie to łatwe, ale damy radę. Już tylko granat by doleciał. Dobra, to już nic nie ma. Więc lecimy przed siebie. Coś będzie? Jakiś secret? Czy to jest jakieś wejście gdzieś? Aha, to był koniec poziomu, to mogliśmy jeszcze tamtych wykończyć. Dobra, trudno się mówi. Było na tyle w tym odcinku, moi mini. 4 na 6 sekretów, dobra. W następnym odcinku będzie Sektor Imperialis. Mam nadzieję, jeśli materiał wam się przyjmie i spodoba. Zachęcam jeszcze raz do pozostawienia łapki w górę, bądź w dół, zależy, jak ten materiał oceniacie. Komentarza, chcecie, abym kontynuował, czy nie? I subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, mi pomaga dalej się rozwijać, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Bye.